Cześć kochani, witam Was serdecznie w filmiku typu pierwsze wrażenie oraz test na żywo, czyli jednym z filmików, które na pewno mi na kanale pozostaną, ponieważ ja te filmiki bardzo lubię nagrywać i oglądać u innych, mimo że często to pierwsze wrażenie bywa czasem mylne, no ale taka właśnie jego natura. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym będziemy razem sprawdzać, testować podkład z Revlonu kolor z tej, ale w wersji takiej kremowej. Powiem Wam, że ja nie wiem, czy te podkłady są stacjonarnie dostępne tutaj w UK. Ja go kupiłam na stronce Fragrance Direct za cenę chyba coś koło 3 funty, także cena była naprawdę niska. Mój odcień to jest 150 BAF. I pojemność, już Wam też mówię, to jest 23,7 ml. W środku wygląda tak, tutaj ma taką zawleczkę, pokrywkę i on jest tak naprawdę bardzo kremowy. Ja go już raz używam, ale ten filmik z tym właśnie testem jakoś dziwnie się nagrał, coś za bardzo pomieszałam w ustawieniach w aparacie i wyglądało to źle, dlatego dzisiaj przychodzę do Was jeszcze raz. Także jeśli jesteście ciekawi, jak ten podkład będzie się na mnie sprawdzał, zapraszam Was do oglądania. Bo wychodzę do pracy. Po pracy jeszcze muszę jechać na miasto, załatwić kilka rzeczy, także poczułem jakiegoś właśnie podkładu dosyć długo trwałego. Zastanawiam się jeszcze, czy ten podkład ma w sobie jakiś filtr. Niestety go nie ma, a używam teraz cały czas tych właśnie płatków glikolowych i żelu do mycia buzi z kwasem glikolowym, dlatego muszę, jak widzę, jeszcze iść teraz nałożyć filtr przeciwsłoneczny i chwilkę odczekać. Co na temat samego podkładu mogę Wam powiedzieć? Co pisze producent? Pisze, że to jest podkład, który ma na naszej cerze wytrzymać aż 24 godziny bez talku, bez parabenów i możliwość jakby pełnego krycia, po prostu budowania pełnego krycia. Taka bouncy, czyli taka skacząca, puchata formuła, która jest jednocześnie super lekka i ma takie silky smooth wykończenie. No zobaczymy, zobaczymy. Ja tego podkładu już raz właśnie, ja Wam wspominałam, używałam i czułam, że taki dosyć ściągający. Dzisiaj użyłam trochę mocniejszej pielęgnacji, też nakładałam sobie maseczkę Glam Glow, także zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Podkład, jak widzicie, jest taki naprawdę dosyć gęsty, kremowy. Tak powoli dopiero się przesuwa z opakowania. O, jeszcze tak może o Wam pokażę. O, tak jak krem Nivea, bym powiedziała. I ten kolor, nie wyciągnęłam sobie lusterka, ale gdy patrzyła w podgląd. Ja zawsze tak, wiecie, lekko się kropkuję. Myślę, że moja cera wygląda na tyle w porządku, że jakiegoś dużego, mocnego krycia nie potrzebuję. Dlatego może pierwszy z taką warstwą spróbujemy i do tego celu będę używała gąbeczki Beauty Blender. Zdecydowanie za mało, także muszę jeszcze wziąć trochę dołożyć, ale jednak chyba się spróbuję jakimś lusterkiem, bo tak źle mi patrzeć w podgląd. Podkład dosyć fajnie, szybko się zaaplikował na buzie. Nawet za dużo go tutaj w gąbce nie zostało. Powiedziałabym, że na razie ma takie wykończenie dosyć świecące, ale na pewno po przypudrowaniu ten efekt zaniknie. Tutaj już Wam pokażę, jak on wygląda z bliska. To na pewno też bym nie powiedziała do końca, że to jest takie full krycie.
Na pewno gdybym jeszcze trochę go podokładała, to wyglądałby jeszcze lepiej, ale myślę, że jest całkiem w porządku. Muszę wam jeszcze wspomnieć, że ta formuła ma taki lekko chemiczny zapach, ale to nie jest tak sztuczny zapach jak ta oryginalna formuła, chociaż wiem, że teraz jeszcze wyszła nowa jakaś właśnie ma być formuła jeszcze z dodatkową pompką. Nie wiem, to się sprawdzi, ponieważ ten podkład pamiętam, że był bardzo gęsty. Ja go oddałam mamie. Póki co podoba mi się. Ja teraz sobie dokończę swój makijaż i za chwilę się wam jeszcze raz pokażę. Ja właśnie wykończyłam swój makijaż i tradycyjnie szybko chcę pokazać wam, czego użyłam. Puder bananowy z Benai w odcieniu banana, pod oczy korektor z Maybelline, który jest już naprawdę na wykończeniu i no po prostu już go bardzo bym chciała zdękować. Na brwiach kredeczka ta z Eyeco, o której wam już ostatnio wspominałam, która myślę, że daje całkiem fajny taki naturalny efekt. W lekko ciepłym tonie, ale naprawdę mi się to fajnie wszystko komponuje. Na oczach czekoladowa paletka I Heart Chocolate. Pokazywałam wczoraj na Instagramie, że jest teraz jej wersja właśnie białej czekolady, taka biała czekoladka i chyba się na nią skuszę. I z tego co tam dziś widziałam, już jest lekko wyprzedana na stronie Superdraga, ale na stronie Make Up Revolution jest dostępna. Kolejną rzeczą z Make Up Revolution, której dzisiaj użyłam, był ten taki pomarańczowy, lekko połyskujący róż, ale myślę, że właśnie takiego makijażu do tych włosów ta paletka będzie teraz jeszcze chętniej właśnie używana. Róż z NYXa w odcieniu Taupe, również z NYXa zmaltretowana paletka rozświetlacz 01 Highlighter i coś jeszcze? Aha, i na oczach eyeliner z Maybelline, który już sięgnął dęka i aplikowałam go dzisiaj takim pędzelkiem, który dostałam od The Alumni, której serdecznie dziękuję. To jest taki bardzo cienki, bardzo precyzyjny pędzelek, który można kupić w sklepie z takimi artykułami po prostu do malowania, wiecie, takimi plastycznymi. Bardzo cieniutki, czy on się jakoś nazywa 00 Pure Sable AES. Tak się dokładnie nazywa, także bardzo fajny, bardzo cieniutki, bardzo precyzyjny. I czy coś mam jeszcze? Chyba nie. Jeśli chodzi o podkład po przypudrowaniu, myślę, że wygląda... O, tutaj zawsze mi się coś zbierze. Myślę, że wygląda całkiem w porządku, nie odcina się. Wykończenie na buzi po przypudrowaniu i po nałożeniu reszty produktów ma takie naturalne, które mi się naprawdę podoba, także jestem ciekawa, jak będzie się prezentował później, po tych kilku godzinach. I jeszcze ostatnia rzecz, o którą was muszę zapytać. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie ochotę na porównanie tanio kontra drogo, czy znalazłam tańszy zamiennik. Tutaj jest taki Double Wear BB on Glow BB Highlighter, czyli taki po prostu rozświetlacz w pisaku z Estée Lauder, który ja już mam od chyba lipca i on jest w odcieniu 2C Light Medium Cool. Cena jego to jest około 20 chyba 1 funtów. Dosyć ekskluzywny, ale bardzo fajny produkt. I ostatnio kupiłam właśnie coś, co jest chyba na nim wzorowane, z W7 Light Diffusing Concealer i ja mam chyba w odcieniu Light, właśnie tutaj jest z W7, jego cena to jest około 2-3 funty, także dajcie znać w komentarzach, czy macie ochotę na taki test, że pod jedno oko właśnie nałożę W7, a po drugi Estée Lauder i będziemy sprawdzać, jak będzie się prezentował na twarzy w ciągu dnia i czy będzie wyglądał podobnie. Także w ten sposób prezentuje się mój makijaż. Dochodzi godzina 10, także ja już się powoli zbieram, uciekam do pracy i odezwę się do was później. Także cześć kochani, dochodzi godzina już prawie 16. Ja wróciłam z pracy. Mam jeszcze pozostawić kilka spraw, jak wam wspominałam. Na polu już jest naprawdę bardzo szaro. I ja korzystam z tego, że mamy ostatnie jakieś w miarę dzienne światło. Oczywiście rozjaśniałam ekran, ale myślę, że
nie przeszkodzi nam to w takim podsumowaniu tego, jak podkład od prawie już 7 godzin spisuje się na mojej buzi. Powiem wam szczerze, że ja w ciągu dnia po prostu zapomniałam, że ona budzi coś nowego i się nie sprawdzałam, jak wyglądam, ale powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Już tam, już tutaj się przybliżę. Tak jak mówię, nic nie poprawiam na polu, jest zimno, pada deszcz, także tak jak już wspomniałam, też byłam w pracy, także ten podkład naprawdę nieźle testowany przez te kilka godzin. Jak możecie zobaczyć, on mi tutaj w okolicy nosa nie poschodził, tak się nie zważył, jak często to podkłady lubią robić. Tutaj na czole też myślę, że zbyt mocno się nie świecę, nie odciął się, nie stało się z nim nic. Także naprawdę bardzo mi się podoba, jak wygląda i na pewno z miłą chęcią będę po niego sięgać. Właśnie na taki dni, kiedy będę wiedziała, że potrzebuję czegoś na kilka godzin takiego dobrego, intensywnego wyglądu, także jestem naprawdę bardzo zadowolona i też właśnie będąc w mieście specjalnie wyszłam do Superdraga, ale nic nie kupiłam, nic. Sprawdzałam, czy właśnie jest ta wersja w kremie, nie ma, także to jest chyba taka wersja tylko myślę właśnie amerykańska. Także no fajnie, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i na pierwszą taką chwilę, na pierwsze wrażenie myślę, że mogę go polecić. Będąc jeszcze wam wspomnę szybko, w John Lewis podeszłam na wyspę YSL i poprosiłam, w sumie niemal wybłagałam, bo taką mi łachę zrobiła konsultantka, o próbkę podkładu o nazwie Klarci, mam tutaj chwilę z boku napiszę nazwę. Będą wiecie, który takiej długiej, z klasycznej buteleczce okrągłej ze złotą nakrętką i sama sobie wybrałam odcień BD20. No jakąś ma tutaj do tego. No jest trochę ciemniejszy i bardziej żółty, ale jutro będę nagrywała jego pierwsze wrażenie i test nazwy, ponieważ jestem bardzo ciekawa. Podkład jest dosyć drogi, dlatego no wiecie, nie chciałam pierw kupować pełnowymiarowego opakowania bez wcześniejszego przetestowania, a nie miałam żadnej koleżanki, która, o której bym to mogła wydębić. Także następny znowu będzie test, ale ja testy podkładów lubię. Także ten mam z czystym sercem polecam. Wygląda myślę bardzo fajnie, mam nadzieję, że z czasem jej nie przesuszy. Jeśli samo używałyście, dajcie znać, ja wam postaram się stawić na dole linki, jeśli on oczywiście jeszcze będzie w sprzedaży, będzie dostępny. No, cera naprawdę wygląda moim zdaniem nielegalnie. Ja jeszcze wam nie wspomniałam, że na chwilę obecną moja cera jest cerą normalną, jakoś zbyt ekstremalnie w strefie te się nie przetłuszcza. Też jak widać cały czas dobrze z kontur zachowany, lekkie, jedynie takie świecenie tutaj w okolicach nosa, ale jak na 7 godzin jest naprawdę zadowolona, także fajny zakup, polecam serdecznie. Dajcie znać, czy lubicie testy. Oczywiście proszę o kciuki w górę, jeśli tak. I dajcie znać, jeśli używałyście już tego podkładu z YSL, jak się u was sprawdzał. A ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.